Był żołnierzem Armii Krajowej, podporucznikiem, dowódcą 4. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Człowiek niezłomny, przykład polskiego bohatera, który walczył nie tylko z Niemcami, ale walczył również z Sowietami, a potem również z bezpieką, która wprowadzała komunizm na ziemiach polskich po II wojnie światowej. Uważał, że walka o Polskę nie skończyła się wraz z ostatnimi strzałami II wojny światowej. Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa, żołnierz zbrojnego podziemia, bohatersko walczący z dwoma okupantami. Podporucznik Henryk Wieliczko to żołnierz zbrojnego podziemia antykomunistycznego, dowódca 4. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Został zamordowany przez komunistów. Niewiele wiemy o jego młodości. To, co się bezsprzecznie udało ustalić, to to, że we wrześniu roku 1943 związał się z Polską Organizacją Podziemną i był partyzantem na obszar Wileńszczyzny. Jego życiorys wojskowy, jego droga wojskowa była na tyle bogata, że można byłoby nią obdzielić kilka postaci. Był żołnierzem Armii Krajowej, podporucznikiem, dowódcą 4. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Operował na bardzo trudnym terenie. Na terenie, na którym działała partyzantka radziecka, wojska III Rzeszy, a także niemieccy sojusznicy spod sztandaru litewskiego. Walczył z Niemcami pod koniec II wojny światowej. W roku 1944 brał udział w wyzwalaniu polskich ziem na Wileńszczyźnie spod okupacji niemieckiej. Ze względu na sytuację polityczną oraz zmieniającą się sytuację na froncie wschodnim podczas II wojny światowej, w lipcu roku 1944 podjęto decyzję o rozwiązaniu 5. Brygady Wileńskiej. Wieliczko zdecydował się na przedarcie przez Puszczę Augustowską, gdzie następowała koncentracja wojsk zarządzona przez majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszko. Podczas tego marszu przez Puszczę Augustowską nasz bohater został schwytany przez Armię Czerwoną i siłą wcielony do 2. Armii Ludowej Wojska Polskiego. Bardzo szybko uciekł z tej armii i dołączył powtórnie do Armii Krajowej, będąc w oddziale Zygmunta Łupaszki. Niestety, jak szybko pokazała historia, przyszła nowa okupacja, okupacja sowiecka. W tym okresie Wieliczko dostąpił zaszczytu dowodzenia m.in. 1. patrolu partyzanckiego 5. Brygady na Pomorzu, a następnie 4. kadrowego szwadronu. Zwalczał cywilną administrację komunistyczną na Pomorzu i Mazurach. Niejednokrotnie na cel brał budynki Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, konwoje wojskowe, rozbrajał posterunki Milicji Obywatelskiej, a raz nawet opanował pociąg i przejął przewożone pieniądze, wystawiając pokwitowanie z podpisem Łupaszki. Akcje naszego bohatera cechował dynamizm, panowanie nad sytuacją w terenie, szybkość w podejmowaniu kluczowych decyzji. On sam znany był z tego, że jego oddział należał do najruchliwszych w polskiej partyzantce antykomunistycznej. Wielokrotnie przemieszczał się na obszar Warmii, Mazur i Pomorza. Niestety, nie przyszło mu doczekać wolnej Polski, mimo że walczył o tą wolną Polskę jeszcze po roku 1945 w oddziałach Łupaszki, to został schwytany przez komunistów. Został zadenuncjowany przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa i podczas próby aresztowania na stacji kolejowej w Siedlcach postrzelony. Kiedy trafił do aresztu, był torturowany, a kiedy nie udało się wymóc na nim żadnych zeznań, został skazany na karę śmierci i zamordowany na zamku w Lublinie. Pośmiertnie w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Henryka Wieliczko krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą. Został więc wyróżniony bardzo wysokim odznaczeniem państwowym.